Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Jak widzicie, jakość jest z telefonu. Dzisiaj rano przyszedł do mnie Kasper, pożyczył dowodnicę i wziął kamerkę. Dzisiaj mają akcję prasowanie i zbieranie słomy. U nas, jak widzicie, 60 podpięta pod gruzarkę. Mieliśmy jechać robić miedzę z sąsiadem, tam 3 metry jest jeszcze kawałek naszego pola, ale wyszło wczoraj, że będziemy dzisiaj kombajnować u nas pszenicę, także będziemy wyciągać ze spawa. Ładowarko już wyjechałem, tam stoi nasza maszyna, laweta stoi tam. Odgrzebywałem wczoraj gleboglizarkę, no bo jak wam powiedziałem przed chwilą, mieliśmy robić miedzę. Tam głęboko się kopałem. Musiałem znowu wyciągnąć te palety z oporek. Wyjeżdżamy kubotą. Chyba odsuniemy jeszcze ten półki ciężarek i powinno się dać wyciągnąć tak ze sława, żeby nie brać tego rozrzutnika, żeby nim nie odjeżdżać. Kurde, słabe oddalenie z tym telefonem. Znaczy, mogę zrobić większe, ale znowu będziemy mieli słabą jakość. A nie ma co. Wolę mieć większą jakość. Jak mniejsze. Jak wolę mieć większą jakość, jak większe zbliżenie. Tutaj mamy jeszcze kawałki wełny. Zaraz wyjedziemy, wydmuchamy to. Odjeżdżamy kubotą. No i będziemy próbować wyciągnąć tego spawa. Mamy godzinę 9:03. Kasper tam będzie kombajnował. Chyba będziemy ciągnąć 60. Bo tam, jak mówiłem, Kacper ma dzisiaj akcję słoma, prasowanie, zbieranie. Weźmiemy 60. O kurde, rozwaliłem sobie nogę. Niewielką stratę do Słoweńca. Ajajaj. Ale co, rozwalił nogę. Krew cieknie. Dobra. Będziemy brać 60, chyba weźmiemy ładowarkę, żeby podkopać dół. Bo jak pamiętacie w tamtym roku, no po prostu nie dosięgała. Braliśmy klocki, podjeżdżaliśmy na klocki kombajnem. Dzisiaj nie, w tym roku nie mam za dużo pola. Nie wiem ile dokładnie, może coś około 2 hektarów. Nie powiem wam. Odjedziemy na razie kubotą na bok. Zaraz będziemy odpinać 60, ale nie uda mi się tego chyba nagrać, bo nie mam więcej rąk. Kubotę sobie możemy postawić o taką na środku. Dobra, lecę sobie ogarnąć nogę, bo żebym walnął o przyczepę i mi krew cieknie. Widzimy się zaraz. Jednak robimy tak, że nie bierzemy za spawa. Wujek wcześniej dał pomysł. Tacie się bardzo spodobał. I bierzemy 60. Odpinamy glebogryzarkę. I bierzemy od wujka 8. I później żmijkę wsadzimy w przyczepę i będziemy przysypywać. Bo zboże zostanie, a powinno na naszego zasława się wszystko zmieścić. Także tata tam teraz zamiata. Chyba już skończył. Widzimy się później. Jak widzicie, wszystko na szybko, tak nagle w jednym czasie. Wyjechaliśmy na pole, wujek wrócił. Ja mówię, pojadę się podczepić pod wujka przyczepę. Ja przyjechałem, wujek już wrócił. I tak szybko, raz, dwa podczepiłem, wujek wyjechał, ja zaraz za nim.
Tata dojechał do nas busem. I to światło zgasić. Także zaczynamy żniwa 2023. Nasze pierwsze. Pszeniczka. Słuchajcie, szybko zgaszę światełka. Volkswagen. Tata zapali. Nie wiadomo na co w pole światła. Słomę tniemy. Niepotrzebna nam. Powinniśmy się wyrobić. Pokazuje nam, że ma padać deszcz. Ale na radarze dopiero 20. Na pogodzie takiej innej na 14 pokazuje. Nie wiadomo. Zobaczymy, czy to zostaje. No jakieś pojedyncze ziarenka są. Idziemy troszkę dalej. Ziarenko jedno, drugie. Trzeba powiedzieć. Także tutaj mamy 1,5 hektara. Tam mamy 60 arów. I mi się wydaje, że to na tą 8 nie wejdzie. Będziemy później żmijkę wsadzać i przeładowywać na tamtą przyczepę i będzie sobie stało tak. Powinna 12 starczyć, bo jak wysypiemy w garażu jeszcze, to nie będziemy mieli miejsca wcale. Kawałek pola jest. No nie wiem jak to będzie, zobaczymy. Zobaczymy. Kawałek pole jest. Tam jakiś kombajn New Holland kombajnuje. Gdzieś tu coś widać jeszcze? Nie, chyba nie. Tam wcześniej sąsiad klasem kombajnuje. No, i takie żniwa, siadamy do traktora, do samochodu i czekamy na pierwszy zbiornik. Tu niech może wykosi poprzeczniaka, a sobie staniemy tym traktorem. Wapno jest zamówione teraz, żeby wykosić i zadzwonić, żeby przywiózł gościa, bo jak nam popada, to będzie ciężko wjechać samochodem, tirem. Sam po sobie działa. No ciekawe jak sypie. Kacper tam działa ze słomą z Dawidem. Skoczymy sobie, zobaczymy. Czy coś na tej przyczepce jest? Czy nic nie ma? Tu hydraulika tak rzucona. Powietrze gdzieś tam ucieka, przy tym złączu chyba. Gdzieś tu syczy. Ale gdzie? Tak podczepiałem i... A to takie tam... Takie straty to mogą być. 60 sprężareczka sobie daje radę, więc... Hoppa. Więc jest dobrze. Przyczepa czysta.
Jak widzicie, słoma też była. Słoma. Nie, to nie jest pszenica. Jest troszeczkę pszenicy, troszeczkę mieszanki. Trzeba skręcić chyba te cięgienka tamte po środku. Hoppa, staniemy sobie tutaj. Tam gdzieś będzie dojeżdżał do końca. No zobaczymy, czy będzie pełny zbiornik. Czy powinien być? O! To już zaczyna chyba krapić deszcz. Myślę, żebyśmy się zaraz nie zwijali z pola. Dopiero wjechaliśmy, a tu będzie padał nam deszcz. Widzę coś na kabinie? Nie widać. Jakieś kropelki spadły. Zaraz zobaczymy. Ale widać coś, żeby coś szło? Nie widać. Zachmurzenie jest. Wiatr jest. O! Tam mamy klasa. Kombajnuje. Tak sobie działamy pomału. Dojechał do końca właśnie. Dobra. Widzimy się później przy wysypywaniu pierwszego zbiornika. Zobaczenia. Mamy pierwszy zbiornik, sypiemy. Pszenica nam strasznie słabo sypie. Czy te pole wzięliśmy w dzierżawę. To niby gościu siał, ale to żadnych nawozów nie było dawane, ani nawozów, ani wapna. Razy w koło pojechał. Tam te drugie pole będzie na pewno o wiele lepiej sypać jak tutaj. Pierwszy zbiornik mamy wysypany. Sam po sobie na coś w parkoce. Nie wiem, mogę się tam postawić, ale to będzie chwostu napierdolony tam. Taki gałąź. Wiatr. Mniejszy wiatr chyba o jeden ząbek. Wcale nie taka spada pszenica. To zaczyna kropić deszcz. Ale to pokazywało nam na 13:15, już się przesunęło na 14:20, taka mała fala idzie. Taza wsiada z wujkiem. Ja zaraz jadę po ludzi i przyjadę sobie tutaj do chłopaków. Dziesiątka mówi, że to za mało dla niej. Ósemka mówi, że za mało. Mówi, że wolałaby 12, jak to tak. Ale wujek tu się. No wujek. Że długo schodzi, żeby wysypać, bo trzeba najechać na koło, najechać na co? No, na klocki.
Chyba, że podkopać dół, ale później nie mamy traktora, żeby wyciągnąć. Żeby ciężko by było ruszyć 60. Bo tam, no, prasują, zbierają. Nie jest źle. 1, 2, 3, 4. 5 zbiorników tutaj chyba wejdzie. Jak nie więcej. Schodzimy sobie na dół. O, wskazóweczki się świecą. Tak, tata wyciąga kluczyk. Tak, tata gasi światła. Hoppa. Świecą się, nie świecą. Tak sobie działamy. Później tutaj rozsypiemy wapno. Zaoramy. Nie wiem, co tutaj będzie. Chyba tutaj będzie malina jesienna sadzona. Jeszcze zobaczymy. Albo malina jesienna, albo porzeczka. Okaże się. Najpierw te pole trzeba nawieść. Wapno. Zobaczymy jeszcze, co tutaj się da. Oczywiście nawozy jakieś. Tu. A, tu wujek grał ten. Olej pod kosem. Także sam po sobie działa. 60 czeka. No, tam jakieś, nie wiem co tam leży, nieznajome. Dobra, widzimy się później. No i tak, zaczyna u nas też kropić deszcz. Mamy przykryte, zobaczymy ile tu jest. Już trochę jest. Już troszkę jest, nie wiem. Byłem zawieźć pracowników do domu i sobie siadłem, zrobiłem sobie herbatkę. Tata do mnie dzwoni, przyjeżdżaj, bo za 10 minut ma być wapno. Przyjechałem, on pojechał busem. Zaraz ma przyjechać tir. Nie wiem, jak on tutaj wjedzie. Zobaczymy. Wujek pojechał jeszcze raz zrobić koło. Zobaczymy, bo to idzie taka malutka fala. Nie powinno niby padać, ale coś kropi deszcz. Coraz mocniej. No zobaczymy, co to będzie. Na razie kombajnujemy. A co będzie później, to zobaczymy. Lecę do wujka na kombajn. A co sobie będę stał? Lecę do niego, to zobaczymy, jak to idzie. Dobra. Widzimy się chyba później. 60 zestaw, elegancki. Ło, patrzcie, mysz, kurde. Możemy się zginąć. Dobra. Lecimy do wujka na kombajn, widzimy się później. Przyjechało do nas wapno właśnie. O kurwa. Ślizga się. Zaraz się będzie odpinać 60. Pomału pójdź. Szybko znienacka wszystko. O, wysypuje się tutaj na rogu. Jakoś nie tak dużo tego wapna.
Nie, chyba nie. Tu chyba. Gdzie? Dawid. Dawid przyjechał rowerem, zostawił chyba Malina Chletnik, Ukrainę swoją. Majster. Dobra, widzimy się później. Deszcz nas złapał, akurat wszystko wykosiliśmy już. Tata wraca właśnie 60-tką przyczepą. Powinna być pełna, nie wiem ile jest. Tu wujek już jedzie kombajnem. Tam go widzicie. Idziemy otwierać garaż. Będziemy chyba sypać. Nie wiem, jeszcze zobaczymy, czy dzisiaj, czy jutro, ale powinniśmy dzisiaj sypać do na garaż drugi. Znaczy na garaż, na przyczepę drugą. Będziemy otwierać garaż. Dobra, widzimy się. Nie widzimy się. Czekamy do końca. Ja sobie busa odstawię tutaj z przodu. Zamkniemy szybkę. Jak leci kombajnem. Już go widać. Proszę bardzo. Zobaczymy, czy nic nie jedzie. Zaraz tata będzie jechał stamtąd. Czyściutko. Leci do siebie, ja lecę szybko otworzyć bramy i zaraz widzimy się, jak przyjedzie do nas tata. Także do zobaczenia później. Jedzie tam gdzieś tata pomału. Gdzieś go w oddali widać. Teraz jest zasłonięty krzakami. A już go widać. No, nieelegancko. Jakoś mu się nie śpieszy, nie jedzie za szybko. Yeah.
Jest, dojeżdżę do nas pomału. Za nim samochód. Chciałem babkę puścić, tata stoi, się patrzy, ja nie wiem. Dobrze, że są hamulce. Jak widzicie, siedzimy sobie w kubocie. Za nami jest tutaj ta przyczepa, co na nią sypaliśmy. Tam mamy zasława żmijka i tam mamy podstawioną taczkę. Otworzymy szybę. Tam jest podstawiona taczka. Sypie się do taczki. Żmijka jest wsadzona w taczkę i z taczki idzie do zasława. Zjechaliśmy do tamtąd, tak jak widzieliście ostatnie ujęcie. Do tamtąd zjechaliśmy 60. Dalej tata się bał, bo z 5 razy się zahamowało i powietrza o 60 nie było. Dlatego wolał tutaj poczekać na wujka. Kacper zwoził słomę i tak trzeba było chwilę poczekać. A teraz pada. I tak sobie pomału rozładowujemy. Pomału tak działamy. No to szybko, tam jeszcze zostało z pół przyczepy albo i niecałe. Tak to szybko się jakoś to w miarę przeładowuje. Tam będzie z pół zasława. Troszkę więcej jak pół. Będzie stało i czekało na odpowiednią cenę. Także to wszystko chyba w tym odcinku. Nie wiem, czy Hubert robi jeden z całości, czy podzieli je. Bo tak nie było za bardzo czym nagrać. To można i zrobić jednego całego, zobaczymy jeszcze. Także dzięki za oglądanie. Subskrybujcie, łapkujcie, wbijajcie na mojego TikToka gier.sadownictwo. I to wszystko. Śliwa 2023 w jeden dzień. 2 hektary. U nas tam kasy były większe, zresztą zobaczycie filmiki. Dobra, dzięki za oglądanie. Widzimy się w kolejnym odcinku. Na razie i cześć!